to jest album dziadka, w którym są jego zdjęcia pamiątkowe z zawodów narciarskich, jak i wypraw górskich. Tutaj mamy bardzo dużo pięknych widoków ośnieżonych Tatr. A tu ma zdjęcie ze swoimi dziećmi, z Barbarą i Piotrem. Na kolanach je trzyma, takie bardzo ciepłe. Miał trójkę dzieci. Jeszcze moja mama Magdalena, ale tutaj na zdjęciu jeszcze jej nie ma, jeszcze się nie urodziła. O, to jeszcze na Kasprowym jest. Tutaj też jest schronisko. To jest zdjęcie, na którym jest dziadek, który trzyma kijki bambusowe, które symbolizują właśnie tą jego miłość do nart, do sportu. Wspominał, jak zrobił swoje pierwsze narty z desek bukowych, jak namaczał je w wodzie, potem wyginał, formował, więzane były liną albo rzemykami, co było dostępne pod ręką. Sam sobie zrobił pierwsze narty. Kilkanaście miał lat, kiedy pierwszy raz zrobił swoje narty. Dziadek nie był takim typowym góralem, który chodził w stroju góralskim, który śpiewał, grał na skrzypcach albo zajmował się owcami. Dziadek był sportowcem, przede wszystkim sportowcem kochającym góry. Taka bardziej artystyczno-sportowa rodzina. Tu w jednej z książek mamy dziadka w locie, w skoku narciarskim. Jak skacze przed wojną, jak i chwilkę po wojnie, jeszcze był ten stary styl narciarski, kiedy skoczkowie skakali z ramionami rozłożonymi na boki. Skakano w sweterkach, w sarek zwykle, albo z muszką, w krawacie. Wtedy nie było kombinezonów, nie było hełmów, kasków. Więc był to bardzo ryzykowny, niebezpieczny sport. Mi się wydaje, że bardziej niż teraz. Ale był to skok niezwykle elegancki. Była zdrowa rywalizacja właśnie w sporcie. Przyjaźń. Dziadek na przykład swemu koledze, kiedy skakał, nasmarował narty, żeby miał lepszy poślizg. Nie patrzył tylko na siebie, żeby jemu było lepiej, tylko pomagał też swoim kolegom skoczkom. Dziadek całe swoje życie poświęcił nartom, swojej pasji. Przed wojną osiągał duże sukcesy narciarskie na skoczni. Był wicemistrzem świata, był 22-krotnym mistrzem Polski. Po wojnie już właśnie mniej był zaangażowany właśnie w skoki, bardziej w trenowanie młodych skoczków. Prowadził też po wojnie schronisko na hali Ornak. Po wojnie ten dom zawsze był otwarty. Przychodzi tutaj do dziadka różni ciekawi ludzie. Byli artyści, poeci. Przyjechał do dziadka Urho Kekkonen, prezydent Finlandii, który podarował dziadkowi narty na pamiątkę. I przyjechał powiedzieć dziadkowi z takim wyrazem, jakby to powiedzieć, uznania i zachowania się w porządku, ponieważ dziadek został podczas skoków narciarskich w Finlandii niewłaściwie oceniony. Powinien zostać mistrzem świata, a nie wicemistrzem świata podczas skoków narciarskich. Wynikało to z błędu sędziów, którzy większą ilość punktów przyznali jego rywalowi, a należał się trofeum dziadkowi. Urho Kekkonen przyjechał jakby przeprosić dziadka za incydent, który miał miejsce i ofiarował mu swoje narty. Idziemy teraz pod skocznię narciarską imienia Stanisława Marusarza.
ulubione miejsce dziadka. Dziadek osiągał ogromne sukcesy w skokach, ale najdalszy skok oddał w 35 roku w Planicy, pobijając rekord życiowy 97 metrów. Był z siebie na pewno dumny. No i co pani czuje, jak pani patrzy na tę skocznię? Czuję taką więź z dziadkiem, jego obecność. Jest to ulubione miejsce dziadka, który bardzo często mnie tutaj zabierał. Przy okazji jechaliśmy na lody. Potem jeszcze za czasów dziadka, kiedy żył, można było wejść bezpośrednio na skocznię, usiąść sobie na trybunach. Na trybunach jedliśmy lody i opowiadał, że kiedy skakał na skoczni, on nie skakał, tylko ją głaskał. Że poprzez realizowanie swoich marzeń zaszedł tak daleko. I powtarzał cały czas: wierz w swoje marzenia i do nich dąż. Miałam narty pierwszy raz na nogach, kiedy miałam 3 latka. Zabierał mnie na górkę nieopodal domu, gdzie mieszkamy. I stawiałam pierwsze kroki z dziadkiem. Na początku było trudno, boleśnie, bo jednak upadki, no, jednak bolą na tych nartach. Ale jednak to jego pasja, pewność siebie. Mówił: dasz radę, dasz radę, ja wierzę w ciebie, potrafisz. I się udało. I się udało w końcu, tak. I potem na nartach byłam codziennie. Tylko spadł śnieg, byłam na górce codziennie. Zaszczepił to miłość do nart. Bardzo. Już niestety nie ja, że miałam wypadek na snowboardzie, dość bolesny, więc niestety ubolewam nad tym, że już nie mogę jeździć na nartach tak, jakbym chciała. Założę narty, zjadę z górki, ale jednak ruchowość jest ograniczona, ponieważ kręgosłup bardzo ucierpiał. Ale też czerpię radość z tego, że patrzę na narciarzy, jak oni się tym cieszą. Córka ma 8 lat i zaszczepiam w nią tą miłość do nart, do sportu, taką jak dziadek zaszczepiał we mnie, kiedy ja byłam dzieckiem. Biorę ją na narty, na łyżwy, żeby właśnie poczuła tą miłość do sportu. Również uczę ją pływać, także cały czas próbujemy różnych atrakcji sportowych, ale głównie narty i sporty zimowe. Miał czas na wszystko. Miał czas dla rodziny, dla wnuków, dla żony, dla dzieci, na swoje pasje sportowe, dzielenie się tą pasją z innymi ludźmi i realizuje to w życiu poprzez moją pracę twórczą. Czyli poprzez malarstwo, grafikę, sztukę przekazał dużo miłości, ciepła, wartości, które ja przekazuję teraz mojemu dziecku. I przelewam właśnie te wszystkie dobre cechy, które dziadek zaszczepił, dalej. Tutaj przed sobą mam książkę pana Wojciecha Szatkowskiego, Stanisław Marusarz, Król Nart. I w tej książce znajduje się wiersz, który napisałam w rok po śmierci dziadka, mając 9 lat. Jest troszkę dziecinny, ale taki bardzo ciepły. Wiersz nosi tytuł Dziadziuś. Mój dziadziuś ma błękitne oczy. Jak to nie zapominajki. Gdy skacze na skoczni, to fruwa jak ptak, jak ten wspaniały orzeł, który poznał wspaniałe widoki. Jeleń do niego przychodzi co noc i ryczy, ryczy, żeby dziadziuś się obudził, bo jeleń chce jeść. Gdy jelenia nakarmi, kładzie się spać i jeleń pod drzwiami też zaczyna spać. Dziadziuś mówił o mnie, że nie jestem jego sasanką, lecz jego sikorką. Gdy spoglądam na góry, myślę, że dziadziuś jest przy nas i na zawsze pozostanie.